Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo przedstawię Ci 7 podstawowych zasad, o których musisz wiedzieć, jeżeli chcesz dochodzić odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, oczywiście którego doszło na skutek wypadku komunikacyjnego. Czyli przykładowo stłuczka, bum, Ty jechałeś, ktoś jest sprawcą i co masz tak naprawdę robić. I wierz mi, znajomość tych zasad, a nie tyle znajomość, co ich właściwe zastosowanie pozwoli Ci na uzyskanie godziwego odszkodowania za poniesione krzywdy. Po pierwsze, bezpośrednio po wypadku wezwij policję na miejsce zdarzenia. Naprawdę znacznie ułatwi Ci to dochodzenie roszczeń i uniemożliwi przede wszystkim późniejszą jakąkolwiek zmianę stanowiska przez sprawcę co do okoliczności wypadku. Niestety sprawcą potem jakoś tak się zmienia troszeczkę pogląd, uważają, że mogą sobie gadać co chcą, byli w szoku i tak dalej. Także wezwij policję na miejsce wypadku. No, jeżeli jednak zdecydujesz się na sporządzenie oświadczenia przez sprawcę, w którym to on właśnie przyznaje się do spowodowania wypadku, wówczas musisz to pamiętać, aby to zawierało dane sprawcy, jego ubezpieczyciela, dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, no oraz wymienienie w sumie wszystkich osób poszkodowanych. Bardzo ważna sprawa, obejrzyj dokładnie wszystkie dokumenty sprawcy, szczególnie daty ważności prawa jazdy, datę dowodu rejestracyjnego, czy ma w ogóle policę ubezpieczeniową. No często, gęsto sprawcy tam proszą, żeby no niech tutaj Pan napisze, że to pasażer i tego, a potem się nagle okazuje, że prowadził pasażer, a potem się nagle okazuje, że sprawca nie miał ważnego prawa jazdy, kiedy jesteśmy wtedy, no, jakby to powiedzieć, na naszym prawie. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości bólowych, szczególnie tu kręgosłup szyjny, czy jakichkolwiek innych, wezwij karetkę lub jeżeli nie wezwałeś tej karetki w pierwszym szoku, udaj się na pogotowie ratunkowe, niezwłocznie w zasadzie na pogotowie ratunkowe lub na jakiś oddział ratunkowy. Konsekwencje zdrowotne, które są związane z uszczerbkiem na zdrowiu, mogą pojawić się również parę dni po wypadku, prawda? Mija pierwszy szok, natomiast pamiętaj, że im szybciej skorzystasz z pomocy medycznej, tym jest większa szansa, że ubezpieczyciel nie odmówi Ci wypłaty odszkodowania, no, tłumacząc się z reguły, że dolegliwości bólowe czy jakiekolwiek inne pojawiły się w innych okolicznościach, niezwiązanych zupełnie z wypadkiem. No, po trzecie, w trakcie leczenia skorzystaj z konsultacji lekarzy oczywiście. No, może to być konsultacja lekarza medycyny pracy, która odstawia Cię od pracy, który daje Ci zwolnienie lekarskie. Przy kręgosłupie szyjnym obowiązkowo tutaj konsultacja neurologa, przy jakimś podejrzeniu połamanych kończyn ortopedy, tak jak i tutaj przy kręgosłupie szyjnym. No, ewentualnie może być to lekarz innej specjalności, w zależności od potrzeby, czyli jeżeli nagle utraciłeś słuch, no to pójdziesz do laryngologa, logiczne, prawda? Skorzystaj także z rehabilitacji, jeżeli później otrzymałaś takie skierowanie od lekarza. Podkreślam, bardzo sensowne jest pójście potem do psychologa, czy psychologa transportu, no bo bądźmy szczerzy, zdrowie to nie tylko nasze całe ręce i nogi niepołamane, no ale również tutaj stan psychiczny, szok, jaki pojawił się, czy pojawia się po wypadku. No, często, gęsto zdarza się, że osoby, które mają świeżo prawo jazdy po takim wypadku, one tracą jakąś chęć, jakąś zdolność do jazdy, prawda? Jest to tak paraliżujący lęk przed jazdą. Po czwarte, zbieraj wszelaką dokumentację związaną z tym zdarzeniem, czyli wszelkie zaświadczenia lekarskie, szczególnie zwolnienia L4, skopiuj sobie, historię choroby, zdjęcia RTG, opinie, badania, wypisy ze szpitali, epikryzy ze szpitali, później zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów, czy tych psychologów, prawda? No, wszystko to Ci się przyda potem, żeby uzyskać to godziwe odszkodowanie. Po piąte, musisz, to jest przymus, zgromadź dowody jakichkolwiek kosztów związanych z leczeniem. No, nie za bardzo to już mogą być paragony, lepiej żeby to były rachunki, faktury VAT-owskie, czyli za leczenie, za leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem, prawda? Jakieś opinie psychologiczne, czy cokolwiek innego i pośrednio to też świadczy o tym, że przejmowałeś się swoim zdrowiem w trakcie wypadku.
znaczy nie tyle w trakcie wypadku, co przepraszam, po wypadku. Zadbaj o kopiowanie wszelakich dokumentów składanych w swojej sprawie. No, jeżeli to jest tylko możliwe, nie oddawaj oryginałów. Czasami te oryginały są potem ciężko do odzyskania. Nawet jeżeli są do odzyskania, to po co masz łazić dwa razy po dokument, który od razu otrzymałeś. No i tak w zasadzie po siódme, po ostatnie, aczkolwiek powinienem to wymienić jako najważniejsze. Chcąc uzyskać odszkodowanie, nie rób tego sposobem gospodarczym. No, nie rób tego takim sposobem odszkodowania nadziei, że składasz tam jakieś papiery do ubezpieczyciela i ci się wydaje, że ten ubezpieczyciel nie wiadomo co ci da. Nie wahaj się skorzystać z usług firmy, która profesjonalnie zajmuje się dochodzeniem takich odszkodowań powypadkowych. Ja na przykład współpracuję z biurem takim prawnym Global z Wrocławia. Pomogli mi tutaj uratować parę złotych, znaczy za mój nieszczęsny taki połamany obojczyk podczas wypadku komunikacyjnego. No ale niestety, no musisz wtedy zadzwonić, powiedzmy, jeżeli jesteś z Wrocławia lub z szeroko pojętego dolnośląskiego tutaj, a nawet w sumie z całej Polski, prawda, pod 791-005-903, powtarzam, 791-005-903, pomogli uzyskać mi odszkodowanie, mojej rodzinie odszkodowania, no i od pewnego czasu współpracuję z nimi jako lekarz, który ma u siebie neurologa, psychologa, ortopedę, także żeby po prostu to jakoś pomóc tutaj poszkodowanemu całościowo. Także mówił Darek Kraśnicki, właściciel przychodni lekarskiej we Wrocławiu na ulicy Żernickiej. Jeżeli byłeś ofiarą wypadku, czy miałeś jakieś problemy, koniecznie skomentuj to wideo. Tutaj na samym dole znajdziesz takie miejsce na komentarze. Oczywiście więcej informacji znajdziesz na mojej witrynie internetowej. No, równie dobrze możesz zadzwonić do tego Globala, także są bardzo chętni i odpowiadają bezpłatnie na wszelakie pytania związane z wypadkami. I na sam koniec pamiętaj, żadne pieniądze nie zwrócą ci traumy, czy nie przywrócą ci zdrowia straconego w czasie wypadku. I pamiętaj, że twoje zdrowie jest naprawdę zbyt cenne, aby zostawić się na takim, że tak powiem, odszkodowaniu nadziei, czy takiej przysłowiowej pstrej łasce firm ubezpieczeniowych. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu.